Moje uszanowanie z tej strony: Krzysiek, kanał Pykpaw. Przyszedł czas na pełnoprawną recenzję tytoniu, który uważam za jeden z najlepszych aromatów, jakie paliłem. Czyli w tym wypadku jest to oczywiście Gavid Hogart NO7 Broken Flake. Tytoń, który w 2001 roku był przez chwilę dostępny w Polsce. Natomiast aktualnie, kiedy kręcę tą recenzję, nie ma go już. Nie wiem, jak będzie w sytuacji, kiedy będę publikował ten materiał, ale podejrzewam, że jeszcze go nie będzie, ponieważ posłucha yy, yy, na przełomie roku w trafikach jest czymś całkowicie naturalnym i dopiero zaczyna coś ruszać wiosną. Więc, jeżeli był w 2001 roku, jest nadzieja, że będzie i w 2020, więc myślę, że warto go wypatrywać. Aromatyzacją jest bardzo zbliżony do swojego niemal jednojajowego brata bliźniaka. No, może nie do końca z tym jednym jajem, ale jest bardzo podobny, czyli jest taka aromatyzacja wody kolońskiej, perfum, tak? Jednak w przeciwieństwie do Enerdeyla, jego zapach tak? takiego niepalonego, kiedy już wyłożymy na kartkę te broken flaky, które w moim wypadku są takie dość ciemne, ocukrzone, ponieważ tyton, który pale, ma już z 5 czy 6 lat, zapach ten zdradza delikatne różnice. W wypadku Enerdeyla jest jakby więcej takich, takiego zapachu. Oprócz tego tych kwiatów i tej wody kolońskiej, takich jakby owocowych nut, typu maliny. Tu jest tego mniej, ale za to pojawia się delikatna wanilia, o której wspomina również producent tego blendu. I jak wygląda, kiedy go już po prostu wkiprujemy do, do fajki? Oczywiście delikatnie go warto zawsze sobie rozdrobnić, zależy jak, jak to lubi palić, tak? Podsuszenie też się tutaj przydaje odpala się dobrze, dobrze się go pali, ale to jest jakby naturalna kolej rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie tytonie od gawita hogarta. Czuć przede wszystkim w tym tytoniu hmm, taka, tą nutę właśnie wody kolońskiej, perfum, kwiatów, geranium, tak? Mam na balkonie tą roślinę, więc warto, jeżeli też macie, warto wziąć listki tego geranium, troszkę Poszczypać pomą chodzi wtedy się wydziela taki bardzo mocny zapach. Tu on delikatnie jest dostępny. Dobrze to koresponduje z taką e, zawsze delikatną e, kwiatową bazą Gavita Hogarta. A bazą w tym tytoniu jest przede wszystkim Virginia, rzecz jasna. 75% tej Virginii jest. Mamy tu również do czynienia z tytoniem Berli, tak? Więc to nie jest czystawa. Jest tego Berli 9%. Ale oprócz tego, 16% jako uzupełnienie już tego składu hmm, daje e, e, lekko wędzony tytoń e, Kentucky, tak? Też, też jakby bazowo, też Berli, oczywiście. I aromatyzacja tutaj użyta jest dość, dość mocna. Podobnie zresztą jak w Enderdailu, być może troszkę bardziej mocna niż w wypadku tego, tego pierwszego. Oprócz Virginii faktycznie, mimo mocnej aromatyzacji, czuć pozostałe składniki. Wyczuwalny jest delikatnie Berli, który podobny jest do Gavita Hogarta bez Brown numer 2, który też tu zresztą kiedyś omawiałem, czyli cechuje się taką trochę pestkowością, ale pojawia się tutaj od połowy fajki takie delikatne nuty kakao, delikatne nuty czekolady, ale bardzo homeopatyczne. Homoapatycznie też smakuje tutaj tytoń kentaki, który daje takie aspekty trochę słonawo wędzone, ale zupełnie to jest inna, inna wędzarnia niż w przypadku lataki. Żadna tam po prostu śliwka. Co do aromatyzacji, jest tutaj wyczuwalna faktycznie ta wanilia. Pewnie część z Was ma podobnie tak jak ja, że jak słyszy mm, połączenie tytoń fajkowy oraz wanilia, no to często idzie poszukać wiadra, żeby uskutecznić womit. Natomiast w tym wypadku jest inaczej, bo ta wanilia jest naprawdę taka super naturalna i taka no, naprawdę ekstraordynaryjnie smaczna. Jakościowo jest naprawdę ekstra. Naprawdę to jest przepyszny tytoń. Jest on dość sycący nikotyną, choć nie jakoś strasznie przytłaczająco, ale delikatnie powyżej średniej moim zdaniem jest, z uwagi na to, że jednak występuje tutaj ten Kentucky, który no, zawsze jest relatywnie, relatywnie mocny. Zapach dla otoczenia jest o dziwo tutaj w miarę akceptowalny, jak na ten fajkowy. Nie zwabi oczywiście do waszego mieszkania e, tłumów ludzi, ale można powiedzieć, że jest całkiem, całkiem ok, jak na aromat. E, ale tytoń ten nie jest pozbawiony wad. Myślę, że należy go palić raczej delikatnie, ponieważ ma tendencję do tego, że choć nie gryzie w język, potrafi podrapać, przejechać po gardle. Więc to trzeba mieć na uwadze, więc raczej podchodzić do niego delikatnie, choć nie też na, na palcach, wiadomo. I ważne jest to, że podobnie jak tytoń, Enerdale dość mocno wchodzi w fajkę. Więc warto do niego przeznaczyć sobie albo odrębną fajkę, albo tą fajkę, która została już przez Was przeznaczona do tytoniu Ennerdail. Ja właśnie ostatecznie na te dwa tytonie przeznaczyłem sobie tę fajkę, czyli fajkę z pianki morskiej, co widać, firmy A&M. Fajkę kiedyś tam nawet omawiałem, jest na kanale materiał o tym. I co jeszcze Wam miałem powiedzieć? No, ta recenzja, którą teraz robię, ma pewną gwiazdkę, o której kiedyś już przy innej okazji wspominałem, mianowicie zarówno mój tytoń Day, który palę, i ten właśnie omawiany teraz jest długoletni, tak? Czyli z, pochodzi z 2015 roku, albo 2014, 16, przepraszam, nie pamiętam. A co za tym idzie? Nie chodzi o to, że on dojrzał, więc inaczej smakuje, bo na świeżo oba tytonie są też super. Chodzi o to, że w wypadku tytoniu Nerdale, który się pojawił w Polsce niedawno, aromatyzacja się podobno zmieniła. Że się delikatnie zmieniła, choć nadal jest to tyton podobno pyszny, to smakuje już jednak inaczej niż ten produkowany w 2015 roku. A więc nie wiem, czy taka historia nie spotkała tytoniu również. NO7 Broken Flake, którego nie zdążyłem w zeszłym roku zakupić. A szkoda, bo mam mało go. Więc może dojść do sytuacji, że może on smakować inaczej niż teraz Wam opisuję. Ale może smakować tak samo, trzeba byłoby to sprawdzić eksperymentalnie, po prostu paląc go. Może uda mi się go nabyć w 2020, 2022 roku, tak? aktualnie rozpoczynającym się. Bo liczę na to, że po prostu no, faktycznie on się jeszcze w Polsce pojawi. I Wam też rekomenduję, żeby go sobie nabyć, jeżeli się faktycznie gdzieś znajdzie na półkach sklepowych bądź na stronach internetowych naszych trafik. Bo kurczę, powiem Wam, że naprawdę warto, tak? Ale kupujcie go tylko pod warunkiem, że smakuje Wam tytoń Enerdale. Ponieważ te tytonie, tak jak wspomniałem, są wręcz bliźniaczo podobne. No w wypadku tego Enerdale'a więcej jest tych faktycznie takich aspektów... Hmm, Owocowych, troszkę malinowych, przynajmniej ja tak to odbieram. Woda kolońska jest tu i tu, z czego jeszcze ten NO7 jest nadbudowany delikatną wanilią, no i ma te takie posmaki, właśnie lekko pestkowe, lekko takie kętakowo-słonawe, którego nie ma oczywiście ten Dale, który z tego co pamiętam, a pamięć jak wiecie jest zawodna, nie ma tych substratów w swoim składzie. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się jej. ならへん。